bardzo cenię takie chwile, kiedy mogę z autorem porozmawiać trochę przed tym, jak włączymy kamerę i też trochę czerpię z tych takich rozmów kuluarowych, a pan z kolei czerpie, tak jak pan trochę zdradził, z rozmów z ludźmi i te rozmowy gdzieś pan przenosi na karty swoich książek. Tak, mi jest, pan też mi parę rzeczy opowiedział przed tym, mi jest trochę niebezpiecznie cokolwiek powiedzieć, ze względu na to, że nigdy pan nie będzie miał pewności, że ja tego gdzieś nie opublikuję. Oczywiście nie zdradzę pana w konkretnej osobie, ale umieszczę ten wątek, umieszczę historię, którą zasłyszałem. Ja regularnie podsłuchuję ludzi w samolotach, w pociągach. Ostatnio na BlaBlaCar, którym jeżdżę bardzo często między Polską a Frankfurtem nad Menem, zabieram tych ludzi nie tylko po to, żeby mi towarzyszyli w tym samochodzie albo dołożyli się do paliwa, ale głównie o to, żeby wysłuchać ich historię, które opowiadają. A jest coś w spotkaniu dwóch obcych sobie ludzi, dwójki obcych sobie ludzi, że otwieramy się. Nie wiem, jak to się nazywa, to pewnie jest nazwa jakaś amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego, bo oni wszystko nazywają, pewien syndrom, że mówimy obcym ludziom, co do których mamy gwarancję, że więcej prawdopodobnie ich w życiu nie spotkamy, o wiele więcej niż naszym bliskim. Ja wysłuchałem takie historie w przedziałach pociągów, czy na pokładach samolotów, czy w moim samochodzie, jeżdżąc między Frankfurtem a Poznaniem i Koninem, czy innymi miastami w Polsce, od ludzi przypadkowych, zupełnie obcych, których pewnie oni nie opowiadali komuś innemu, bardzo bliskiemu. A ludzie mówią bardziej o swoich radościach, czy bardziej o tym, co ich boli? Wie pan co, to zależy, jak pan ich sprowokuje. Ja prowokuję ich bardzo, bardzo często, na przykład puszczając określoną muzykę. U mnie w samochodzie również prowokuje ludzi do słuchania książek, dlatego że ja mam audiobooki. I bardzo często puszczam książki, w których są różne dylematy. I później, żeby to nie było sztuczne, zapytuję, co pani sądzi o tym, albo co pan sądzi o takim wydarzeniu.